za momencik. Piątek z pankracym zacznie się kręcić. Kręcić się będzie pankracy z panem. Czy wszystkie buzie już roześmiane? Kto to chrapie na kanapie? Kto się w ucho przez sen drapie? Kto, gdy zły, to szczerzy kły? Kogo czasem gryzą pchły? Komu w głowie figle psoty? Kto gołębie goni koty? Kto pantofle gryzie pana? Na mleczarkę szczeka z rana. Kto się z dziećmi bawi zgodnie, a złodzieja cap za spodnie. Wiecie kto to? No to sza. Po co budzić ze snu psa? Wiecie kto to? No to sza. Po co budzić ze snu psa? Po co budzić ze snu psa? Ale ja przecież zupełnie nie śpię. No to w takim razie zapraszam cię uroczyście na otwarcie wystawy portretów starszych sióstr i starszych braci. Moich? Ojej. Pan Krasy, czy ty myślisz, że naprawdę świat kręci się dookoła ciebie? Pan myśli, że ja się nie znam na astronomii? Świat, czyli Ziemia, kręci się wokół Słońca, a nie wokół mnie. A, brawo, pan Kracy. Więc skoro wiesz, wobec tego zapraszam cię na wystawę portretów, z których spoglądają na nas siostry starsze i bracia starsi naszych kochanych przyjaciół. A trombo, odtrąb otwarcie wystawy. Trąba wspaniała już się wygrała. Od dzisiaj proszę trąby, oby, prosimy obaj oby. Ją by! Zagrała tak od ucha. Ucha! Bo sąsiad chętnie słucha. No i trąba dobrze wychowana, już całkowicie przekonana. Trąbi od samego rana tę melodię natrapa. Po cichutku, po malutku, poetycznie, romantycznie, jak skowronek, jak ten dzwonek, lirycznie, akustycznie, jak ptaszyna, jak malina, raz wokoło, na wesoło, coraz głośniej i donośniej, mał turety, pan Kracy, gdzie ty? Trąba wspaniała już się wygrała. A więc wystawę ogłaszam za otwartą. Piękna. A teraz listy. Uwaga. Kochany pan Kracku. Moja siostra Małgosia ma 11 lat. Jest bardzo dobra, ładna, odważna i kochana. Proszę o to jej portret. Bardzo ładna. Tak, ja mam 7 lat. Jestem słabszy od innych kolegów. Gdy raz mnie chcieli zbić, przyszła moja siostra, dała im nauczkę. Poczekaj. Ona jest o wiele ładniejsza niż na portrecie. Czyż to możliwe? No, to musi być bardzo piękne. Tak, a tu jeszcze mamy drugi list. Poczekaj, pan Kracku. Proszę. Kochany pan Kracku, nazywam się Andrzej. Chodzę do klasy pierwszej. Mam brata w klasie 6. O, to już poważne.
Bardzo go lubię, nazywa się Zbyszek, a oto jego portret. Wspaniały. Tak. Nazywa się Zbyszek. Codziennie, kiedy przychodzę ze szkoły, robię z nim lekcję. O, dobrze, Zbyszku, pomagasz, tak? Bardzo go lubię, bo to on nauczył mnie liczyć i pisać. Muszę po cichu wyznać, że nieraz się pokłócimy. Ale szybko się pogodzimy. To mi się podoba. No i kochane są te starsze siostry i starsi bracia, co? Ja też ich kocham. No, kochamy ich razem. No, a teraz oglądanie wystawy przy muzyce. Gdy człowiek jeszcze ma niedużo lat, to bardzo ciężki człowieka los. Pod górkę droga prowadzi i pod wiatr, i każdy może dać mu psztyczka w nos. Gdy nie masz kogoś, kto pomoże, jak ci źle, to bardzo trudno iść przez świat. Więc każdy mały już od żłobka wie, że przydałby się jakiś starszy brat. Mały płacze, dużym smutno też, nie myśl, że wtedy jesteś sam. Masz tutaj braci, ilu tylko chcesz. Popatrzcie, ilu dużych braci mam. Uciekły chmury i słoneczko śmieje się, jak dobrze razem iść przez świat. Nikt mnie nie skrzywdzi, bo już każdy wie, że dałby mu nauczkę starszy brat. Z dużym już nie wieje wiatr i żadna droga nie jest zła, bo kiedy blisko przy tobie starszy brat, to możesz nawet zajrzeć w paszczę lwa. Gdy mały idzie z dużym, to słoneczko śmieje się i taki ładny wtedy świat. Więc każdy mały już od żłobka je, jak bardzo jest potrzebny starszy brat. Jak bardzo jest potrzebny starszy brat. Słuchania. Proszę bardzo. Pewnego zimowego dnia pan Krasy wybrał się na spacer. Szedł przez podwórko, aż nagle spotkał śniegowe dziwactwo. Był to bałwanek. Pan Krasy szczeknął wesoło na bałwanka, chciał się z nim zapoznać. Pokiwał bałwankowi ogonem, ale na próżno. Bałwanek, chociaż był jak żywy, wcale się nie ruszył. No ja myślę. Pan Krasy dotknął go łapą, ale ją odsunął, bo bałwanek był bardzo zimny. Dlaczego on się nie rusza, myślał pan Krasy. Może zapadł w sen zimowy? O, tu pan Krasy się zastanawia nad tym problemem. Tak? Sen zimowy? Pan Krasy siedział i rozmyślał, dlaczego bałwanek się nie rusza. Nagle ktoś zakrakał z tyłu. Kto to? Zdziwił się pan Krasy. Wrona spytała, o czym myślisz, pan Krasy. O, proszę. Tu wrona pyta, o czym myślisz. Tak, o czym myślisz, pan Krasy? O tym powiedział pan Krasy, dlaczego bałwanek się nie rusza. Wrona też się zamyśliła. Myślałby tak pan Krasy z 5 tygodni, gdyby nie pan Zygmunt. Pan Krasy nie czekał długo na odpowiedź. Pan Zygmunt powiedział, że jest za zimno na długi spacer i poszedł z pan Krasym z powrotem do domu. A bałwanek został na podwórku sam. Można by go odwiedzić. No tak, ale czy on tam jeszcze jest, co? Ja myślę, że trzeba koniecznie sprawdzić. No to chodź, ale pan Krasy. Słucham. A czy ty już wiesz, dlaczego ten bałwanek się nie rusza, co? No pewnie, nawet panu pokażę. Raz, dwa, trzy.
Lubię psy, 4-5. Miałbym chęć na takiego psa, który umie śpiewać, liczyć, który się w pisaniu ćwiczy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. W klasie mógłbym go gdzieś schować, żeby za mnie porachować mógł. Wiersz na pamięć by spamiętał, a na śpiewie by zaśpiewał jakby z nut. Raz, dwa, trzy. Lubię psy, 4-5. Miałbym chęć na takiego psa, który umie śpiewać, liczyć, który się w pisaniu ćwiczy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Z babcią można powędrować, z babcią można fantazjować. Z babcią można pożartować i pomarzyć o czym tylko się chce. Kto banderę ma ze znakiem słońca, kto jest portem najwspanialszym wnuków? Oczywiście pani babcia. Oczywiście nasza babcia. Wieczór z babcią to przygoda pod gwiazdami. Z babcią można powędrować, z babcią można fantazjować, z babcią można pożartować i pomarzyć o czym tylko chce się marzyć. Z babcią można powędrować, z babcią można fantazjować, z babcią można pożartować i pomarzyć o czym tylko się chce. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies od lat. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Kiedy biegnie z rozlichszoną psią czupryną, nos przy ziemi jak trobiciel nisko niesie. Odwadze przypomina groźną miną i ogonem w cztery strony świata macha. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kłady. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i zaprasza na wędrówkę gdzieś w nieznane. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Bo wyprawie głowa pełna nowych wrażeń, przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szumi jeszcze raz pomieniem lata,
i namawia na kolejne wędrowanie. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie. Cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach piesku łaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty. Może ty. Może jednak ja.